Jeszcze na samym początku na szybko zaproszę was wszystkich na nowo stworzony serwer Discord Square Drifters Paradise. Link do niego macie w opisie. Możecie się zaznajomić z nim jak tylko chcecie, kiedy tylko chcecie. Zapraszam do rozmowy oraz pisania na czacie. No siemanko, witam w mojej nowej serii Top 10 Driftów. Jest to seria, w której będę przedstawiać najlepszą dziesiątkę driftów podesłanych właśnie przez was. Chcesz wystąpić w następnym odcinku? To prześlij swoje nagranie na adres mailowy oskiplaygames@gmail.com. Masz go napisanego w opisie. Ważne tylko, żeby w tytule maila napisać Top 10 driftów, myślnik, twój nick. Nick jest mi potrzebny, aby każdy wiedział, że nagranie jest twoje, żebym mógł je pokazać na filmie. Nagrania starajcie się przesyłać jak najlepszej jakości i rozdzielczości, bo to jest mega ważne, bo im wyższej rozdzielczości, tym lepiej się to ogląda. Jeszcze chciałbym zaznaczyć ze swojej strony, że ja nie jestem pomysłodawcą tej serii. Pierwszym człowiekiem, który to wymyślił, był Slaptrain, później kontynuował to Gusiest, a że ja jeszcze nie widziałem tego w Polsce, to pomyślałem, że zrobię to troszeczkę na własną rękę w naszym rodzimym kraju. Pełne wyjaśnienie, o co chodzi, jest napisane w opisie. Ja życzę wam powodzenia, a my lecimy z filmem. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. No to co, miejsce 10, zaczynamy z Mustangiem z Hunigana. Słuchajcie, na miejscu 10 jest pan Drift King, aka złodziej z Krakowa, który jedzie sobie na serpentynach Mustangiem z napędem na 4 koła. Wchodzi w zakręty, ok, jakby spoko, czasami gubił, widzę tutaj kąt w momencie, kiedy wbił sobie zakręt bok. Ale ogólny rozrachunek nie jest zły. Dlaczego miejsce 10? Dlatego, że kolega z tego co widzę driftuje autem z napędem na 4 koła. Jakby drift jest po prostu poprawny. Płynnie przechodząc do miejsca 9, mamy tutaj Mateusza, który driftuje swoją S14 na mapie Mayhem Drift. Jak widzimy na samym początku, wleciał sobie tutaj na luzie backwardem. Jakby to jest bardzo długi zakręt, więc jak najbardziej tutaj pasuje zrobić backwardzik. Backwardzik siadł idealnie, siadł perfekcyjnie. Kolega przedłużył sobie drift do końca zakrętu. Następny zakręt wziął lekko z małym kątem, ale już kolejny przeleciał o wiele lepiej. Szkoda, że nie widzimy tutaj kontynuacji, bo chętnie chciałbym zobaczyć, jak wyglądało to dalej. Dlatego dzisiaj jedynie na miejscu 9. Kolejne miejsce, czyli miejsce 8. Kontynuujemy z Assetto Corsą na nie wiem jakiej mapie, bo nie kojarzę coś jej. I lecimy tym razem z widokiem z wewnątrz auta. I dodatkowo tutaj widzę, kolega ma zainstalowany plugin albo Real Head Motion, albo jakiegoś V-necka. Wielkie propsy, dlatego miejsce 8, bo kolega lata dobrze. Lata bardzo dobrze, jednakże czasami zdarza się, że wyjedzie poza jezdnię, wyjedzie sobie troszkę na trawnik, jak ja tu mówię, Farming Simulator. Ale jak dla mnie wielkie propsy za to, że kolega próbuje i jeździ na kamerce z wewnątrz auta. No jest to troszeczkę trudniejsze niż jazda z, że tak powiem, kamery z zewnątrz auta, bo no tutaj jednak wszystkiego nie widzimy, liczy się wyczucie samochodu. Tutaj nawet backward siadł, widzę, nawet leciutki, troszeczkę potrawię, ale w ogólnym rozrachunku nieźle. Panie Sozek, gratuluję miejsca 8, a my lecimy dalej. Miejsce 7 wprowadza nas Tuszek w swoim pięknym 350Z z paczki modów Slide Boys, samochodów Slide Boys. Jak widzimy, no prędkość jest wysoka, bo 160 praktycznie na wejściu w zakręt. I co widzimy? Widzimy piękny backward entry w wykonaniu Tuszka. No po prostu siadło ci to, kolego, kozacko. I jeszcze raz żałuję, że te nagranie jest takie krótkie, bo chętnie bym zobaczył, jak radzi sobie na całej reszcie trasy toru. Ale gratki, czapki z głów, bo naprawdę wyszło ci i dzisiaj jesteś na miejscu 7, lecimy dalej. Miejsce 6 w naszym odcinku 0 należy do pana Reklama Cox. Widzimy tutaj bikerniki, o ile dobrze to przeczytałem, i dzika z Drift Patriot, także no już tu troszeczkę sentyment, jeszcze z naklejką Drift 19, co to teraz jest Drift 21. No i dobra, kolega wchodzi z dużą prędkością w pierwszy zakręt. Oczywiście clipping point pierwszy zaliczony, drugi też. Tutaj troszeczkę kąt się zmniejszył, ale do trzeciego jeszcze się tu wklei.
Do czwartego też widzę idealnie i tutaj kąt już naprawdę był gruby. Bardzo szkoda, że kolego nie kontynuowałeś tego filmu. Chciałem naprawdę zobaczyć, czy uda ci się przelecieć idealnie przed tą ścianą, czy jednak byś się oddalił. Ale tak czy siak, dzisiaj witamy ciebie kolego na miejscu szóstym, bo naprawdę przejechałeś bardzo ciekawie. No i kurczę, sentyment do naszego polskiego samochodu, jakim jest dzik. Dobra, pierwszą piątkę mamy już za sobą, drugą tą bliżej podium otwiera Oski. Oski w pięknym Datsunie, ale ja tu widzę, że to jest Nissan, jeden pies, który leci na English Town. Na English Town ostatnio jedna z moich ulubionych map i dołączył nam również swoją kamerkę, w której to widać, jak musi się namachać na swojej G27. Także tu propsy. Kolega leci naprawdę bardzo ładnie, nie oszczędza się. Jeżeli chodzi o wchodzenie w zakręty, naprawdę radzi sobie naprawdę dobrze, naprawdę zadziwiająco dobrze. No i jedzie sobie samochodem z parczki ADC, które no nie należą do najsłabszych, ma to trochę mocy. I jak widzimy, nawet ta długa prosta nie przysporzyła jakichś zbytnich problemów koledze, bo wszedł naprawdę okej. Ogólnie tutaj się wchodzi backwardem, ale on naprawdę zrobił to dobrze. No tam troszeczkę trawy zaliczył, ale to nic nie szkodzi. Lata naprawdę okej. Jestem zadowolony, że mój imiennik potrafi pokazać, jak się lata, kurde, na kierownicy w Assetto Corsie na English Town. No w końcu Oscar, nie ma co się dziwić, lecimy dalej. Dobra, powoli, acz nieubłaganie zbliżamy się do podium. Na miejscu czwartym mamy kolegę Buczka z jego pięknym, bardzo płynnym 360 entry na mapie Lego, o ile dobrze widzę. Tak, w Forzie Horizon 4 lata on swoim 180SX-em, czy to jest 240SX, nie pamiętam jaki był w tej grze, ale naprawdę wyszło mu to bardzo ładnie, bardzo płynnie i bez żadnego problemu zawinął w następnej kolejności wokół słupka, wokół pewnie którego miało zamiar zawinąć. Wyszło to bardzo ładnie, bardzo płynnie, no prawie że jak na lodzie. Gratuluję miejsca czwartego. Okej, no to wkraczamy na jeszcze nieznane nam wody w tej serii, czyli na podium. Pierwsze podium w serii Top 10 Driftów otwiera Pektus z jego nagraniem z GTA 5 na serwerze Project Drift. Jak widzimy, jedzie no E3 śmieciem, tak, ale jedzie on bardzo szybko, bo blisko ponad 200 na godzinę wchodzi w zakręt. Piękny backward entry, który, dzięki któremu ustawił się tak naprawdę na wprost drogi, którą jechał. No wyszło to naprawdę kozacko. Ja wiem, zaraz powiecie, że GTA 5 to nic trudnego w driftowaniu, ale uwierzcie mi, żeby coś takiego zrobić, też trzeba się namachać tym palcem na klawiaturze czy na padzie. Także szapoba, czapki z głów, gratulacje, miejsca trzeciego. Wyszło to naprawdę spoko, bo jeszcze nie tyle co zrobił backward entry, ale jeszcze przedłużył ładnie ten drift wzdłuż krawężnika i nigdzie nie wjechał. Naprawdę wyszło to bardzo ładnie, gratuluję trzeciego miejsca, lecimy dalej. Miejsce drugie, moi kochani, dzisiaj miejsce drugie przejmuje CarX i dwóch kolegów, Johnson oraz Kruk. Jak widzimy, latają kolejno RX7 oraz S14. No praktycznie drzwi w drzwi, no nie ma co tutaj komentować, praktycznie drzwi w drzwi, jest to bardzo płynny drift. Ja wiem, że w CarX-ie nie jest może jakoś mega trudno, ale coś takiego zrobić to też jest wyczyn. Ale samo jechanie bokiem to nie jest wszystko. Wyskok oraz jechanie bokiem i ponowne klejenie parek to już jest coś. Pierwszy jump drift w tej serii, który widzicie, jest naprawdę kozacko. Chłopaki przejechali przez trawę, wylądowali idealnie na asfalt i lecą dalej jakby nigdy nic. Gratulacje chłopaki, dzisiaj zajmujecie miejsce drugie. I teraz, moi kochani, miejsce pierwsze, jak sam nick wskazuje, nienormalne. No zrobił on nienormalną rzecz w Forzie Horizon 4 swoją S14, Formula Drift, Jump Drift, później 360 i przeciągnięcie tego do samego końca. Autami z Formuły Drift wcale w Forzie Horizon 4 nie jeździ się tak łatwo, dlatego szapoba, czapki z głów. No ja jestem zakochany po prostu w tym, co ty, gościu, zrobiłeś. No to było po prostu kozackie. To nie mogło wylądować na innym miejscu, jak tylko i wyłącznie na miejscu pierwszym. No po prostu kozacko. Leciutko zahaczyłeś o chodnik, ale to nie przeszkodziło ci tak naprawdę w poleceniu dalej. Nie wyleciałeś z toru. Gratulacje, szapoba, i naprawdę jestem z ciebie dumny. Także co?
Widzieliście wszystkie 10 pozycji, jakie miałem przygotowane na dzisiejszy odcinek. Jest to odcinek zerowy, odcinek zapoznawczy, odcinek pierwszy, w którym to wystąpiły materiały tylko i wyłącznie z naszego Discorda, na którego was bardzo serdecznie zapraszam. Link macie w opisie. Jeżeli chcecie się zgłosić do kolejnych odcinków z serii Top 10 Driftów, wyślijcie swoje propozycje na maila, który jest napisany również w opisie. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się i cześć!